Cześć, tutaj Justyna z Rabusiowych Pasji. Witam Was serdecznie i zapraszam na kolejny tutorial, który stworzyłam specjalnie dla sklepu Craft O'Clock. Dzisiaj będziemy pracować z kolekcją Touch of Nostalgia. Jest to jedna z najnowszych kolekcji i stworzymy sobie taki oto kapelusz. Mam nadzieję, że kapeluszek Wam się spodoba. Jak zobaczycie później, w dalszej części filmu, mój początkowy zamysł na ten kapelusz był troszeczkę inny. Chciałam go stworzyć na bazie kartki. Znaczy po prostu miał być taki kapelusz i przyklejony na kwadratowej bazie, dlatego ja nawet sobie tutaj mierzyłam ten kapelusz pod tą bazę, żeby ona była większa. To jest ta baza, która miała być pod spodem. Tak. I miał to być kapelusz w takiej formie kartki sztalugowej, że to miała być ta góra. Ale później jednak w trakcie tworzenia zmieniłam zdanie, więc ta baza mi się już nie przyda. Tak jakbyście się zastanawiali, po co na tym filmie jest ta baza. Ja finalnie stwierdziłam, że to będzie kapelusz w formie takiej ozdoby. Tu pod spodem będą życzenia. To będzie kapelusz dla mojej koleżanki. Pod spodem będą życzenia. Zdecydowałam się na to, żeby on był w takiej formie ozdoby. Nie jako kartka, tylko właśnie taka ozdoba na półeczkę. Ponieważ początkowo tutaj do góry miałam stworzyć tą kompozycję i miałam umieścić właśnie którąś z tych podobizn, tych kobiet. Ale później jakoś tak stwierdziłam, że tutaj w koło będzie mi jakoś tak pusto. No i finalnie właśnie wyszła taka kompozycja. To jest przód mojego kapelusza i tutaj mamy taką delikatną kompozycję. Mamy grafiki i kwiaty. I do góry również stworzyłam taką kwiatową kompozycję. Z tyłu jest tylko wstążeczka. Akurat ten kolor idealnie mi tutaj pasuje do tych zarówno kwiatów, jak i do tej kolekcji. I co? I teraz zapraszam Was serdecznie na dalszą część filmu. Mam nadzieję, że moja inspiracja Wam się spodoba. Oczywiście jestem ciekawa Waszych komentarzy, także dajcie znać, co o niej myślicie. I życzę Wam miłego oglądania. Zapraszam do kolejnej części, w której pokażę Wam materiały, które użyłam do tej pracy. Teraz pokażę Wam szybciutko materiały, które sobie przygotowałam. I tak jak już wspominałam we wstępie, dzisiaj pracujemy z kolekcją Touch of Nostalgia. Jest to kolekcja zaprojektowana przez Kasię Kędzierską. Przepiękne arkusze, świetne dodatki. Tutaj mamy jeszcze papiery bazowe, także mega kolekcja jest. Ja będę korzystała właśnie z takich dodatków do wycinania. Ja już mam tutaj pół kolekcji mam pociętej i tutaj kwiatuchy też już mam pocięte z tyłu. Także tu mam papiery. Będzie mi potrzebny klej. Mam również klej na gorąco, nożyczki, taśmy dystansowe, linijka, gilotyna. Gilotynę już Wam tutaj nie będę pokazywać. Kość. Mam listki tekturkowe. Nie szykowałam sobie dużo jakoś tekturek, tylko takie listki. Tutaj mam cyrkiel, który przyda mi się do wycinania kółek, znaczy do odrysowywania kółek. Mam również kwiaty. Są to kwiaty z tkaniny bawełnianej. Kwiatki robiłam sama. Tutaj mam koronki, różne koroneczki, sznureczek, jakieś koraliki. Nie mogłam się zdecydować na kolory, więc wzięłam te trzy paczki, ale później sobie po prostu dobiorę, które mi najbardziej będą pasować. Kuleczki piaskowe. Będziemy to kleić na heavy body.
taśmę dwustronną, dziurkacz brzegowy. Ja mam taką falbankę, jest to falbanka z Besen Creative. Mam sizal, tablicę do biegowania. I jeszcze przydadzą mi się magnesy. I oprócz tego mam również arkusze białe papieru bazowego, to jest 250. I jeszcze mam bazę 15x15. To są bazy od Goldbox na kartki kwadratowe. Ja ją sobie potem troszeczkę przytnę, żeby była odrobinę mniejsza. A teraz życzę Wam miłego oglądania.